No siema, Ciemisiaki, po raz kolejny. Jak widzicie, jesteśmy w miejscu, które się nazywa Salar de Uyuni. Jesteśmy tutaj za wcześnie, bądź za późno, ponieważ ten salar jest teraz po prostu mokry, wypełniony wodą, ponieważ jest końcówka sezonu deszczowego tutaj, dlatego to wszystko jest po prostu mokre. Jak widać, da się po tym jechać, ale po kolano w wodzie słonej, która po prostu zeżarłaby chyba nam motocykl, a poza tym jest tego około 230 km, żeby przejechać cały salar, także chyba nie bardzo. Co jeszcze? Salar się robi po prostu, wysusza się niejako w okresie pomiędzy lipcem a listopadem. To jest najlepszy okres właśnie, kiedy można sobie na ten salar po prostu wjechać, rozpędzić się do nieprzytomności i tego, i przejechać właściwie cały salar po suchości, że tak powiem. My tego szczęścia nie mamy, ponieważ jesteśmy tutaj, jak powiedziałem, za późno bądź za wcześnie. I cóż, nie będziemy tutaj oczywiście przez niego się przedostawać. Będziemy wracać do miasteczka Uyuni, a stamtąd będziemy już walić na północ do miasteczka Potosi, gdzie zostajemy na noc. Cóż wam powiedzieć o Boliwii? Boliwia jest niesamowicie piękna, naprawdę. Dotychczas stwierdziliśmy, że północno-zachodnia Argentyna to było to. Ale po przejeździe przez ten park narodowy z południowo-zachodniej Boliwii, naprawdę niesamowita sprawa. Jedyna rzecz, której tak naprawdę nie lubimy w Boliwii, albo która naprawdę tak nie przypada mi do gustu, szczególnie mi, to drogi. Ponieważ te drogi w Boliwii są po prostu makabryczne. Są niesamowicie dziurawe, wypełnione piaskiem, szutrem, skałami, kamolami. Po prostu jedzie się po tym strasznie. Nie tylko wolno, ale też sprzęt dostaje po dupie, zawieszenia. Do tego ta wysokość, na której jesteśmy, bo teraz jesteśmy na około 4000, a wjechaliśmy na 4,5 jadąc tutaj, no to motocykl ma konkretne problemy z zapaleniem w środku rano, kiedy próbujemy go wystartować po zimnej nocy. To naprawdę nie jest łatwo. Także trochę zaczyna nas to martwić, ponieważ przed nami dosyć długa droga na tej wysokości. No ale zobaczymy. Póki co jest naprawdę fajnie. Boliwia jest bardzo piękna. Ale jak mówię, drogi nie bardzo. I co ciekawe, ludzie naprawdę tak nie bardzo. Tak jak w Chile, czy w Paragwaju, czy w Argentynie, ludzie są tacy bardzo mili i tego, i zaproszą, i pogadają, i co tam u ciebie, como estás. W Boliwii? Nie. W Boliwii jest tak jakoś tak dziwnie, jest taka dziwna taka, nie wiem jak to określić, ale taka frustracja, że tak powiem, Boliwijczyków. I naprawdę jest to bardzo niemiłe doświadczenie. Także w skali 1 do 10 widoki, sceneria i pięknota, że tak powiem, dycha, albo nawet 12. Jeśli chodzi o drogi, to minus 14, a ludzi, powiedziałbym, 3 dałbym ludziom, no. Bo naprawdę nie jest jakoś, nie czujemy się tutaj mile widziani, że tak powiem. Ale o tym zresztą mówili nam w Chile też właśnie, że w Boliwii będzie troszkę inaczej, jeśli chodzi o ludzi. Są bardziej tak do siebie i z dystansem i tego. Także tak to wygląda, moi drodzy. No nic, będziemy tutaj odwijać dalej zaraz. I tyle. Ale tylko jedną. Tylko jedną? Tylko jedną. Ale tylko po smaku, nie musisz wsadzać do buzi całej. Nie. Słona? No. Próbowałeś? Nie, pokaż. No, ja pierdzielę, jaka słona.